Dzień dobry. Od wczoraj się tak zbieram, żeby nagrać, natomiast duży młyn w moim funkcjonowaniu zawodowym, do tego jeszcze parę zdarzeń losowych, które były dość niespodziewane. Wczoraj chciałem opowiedzieć o tym, że obudziłem się rano i taka, jak to kiedyś była piosenka, szarość dopadła mnie z tego względu, że no kolejny tydzień, kolejne zajęcia, kolejna robota, nie ma żadnego wow, do czego by można się tak mentalnie przyczepić. I tak w pierwszej kolejności, szukając czegoś w internecie, trafiła mi się rolka z gościem, który kafelkuje łazienkę. Tylko że gość kafelkuje tą łazienkę nogami i od momentu robienia zaprawy, bo nie ma rąk, od momentu rozrobienia zaprawy do pofugowania idealnie położonych kafelek, no wszystko robi nogami. I tak sobie pomyślałem, kurczę, ja nie mam powodu do tego, żeby się, nie wiem, cieszyć. Mam ręce, mam nogi i nie muszę uczyć się ekstra rzeczy, które są niby teraz oczywiste, a w momencie, gdyby mi tych rąk zabrakło, no to wszystkich tych rzeczy musiałbym się nauczyć od nowa za pomocą innych gestów, innych sposobów. O ile trudniejsze na początku, nie mówię, że potem, ale o ile trudniejsze jest życie osób, które muszą zastępować to, co pozostali ludzie mają w pakiecie, czyli ręce, nogi, wzrok, słuch, węch. Oczywiście, że część tych rzeczy można sobie zastąpić, mózg jest plastyczny. No natomiast jeżeli nie posiadasz rąk i posługujesz się zawsze nogami, no to wyobraź sobie w momencie, kiedy masz zimowe buty i jest gdzieś po kolana w zaspie. Nie złapiesz niczego. Także dziękuję za... Jestem wdzięczny za to, że mam te ręce i mogę prowadzić, mogę nagrać film, mogę cykać po telefonie, mogę pisać na komputerze w najprostszy możliwy sposób, bez kombinowania z apkami, gdzie można dyktować. Taka niby prosta oczywistość, a czasami zapominam o tym, że trzeba być wdzięcznym za to, co jest. Czytam teraz taką książkę o poziomach ego. I w jednym z tych poziomów mam wrażenie, że sporo w dużej części my jako ludzie się tam znajdujemy, bo nawet jeżeli ktoś jest wyższy, na takim nawet bardzo, bardziej świadomy, to i tak zdarza się, że właśnie wpadamy w tą pułapkę tej adaptacji takiej do codzienności, że pewne rzeczy stają się oczywiste. I wiele z tych osób i wielu z nas, bo też się czasem na tym łapie, oczekuje, znaczy widzi tylko dwa punkty, czyli punkt, w którym nie ma szczęścia, czyli totalna kaplica, kapa i smutek, i euforię, gdzie jest szczęście. I porusza się tylko pomiędzy tymi dwoma punktami. Nie ma nic pośrednio. Albo jesteś super szczęśliwy, przy czym szczęście to jest ten high taki, no genialnie, fantastycznie, cudownie i jeszcze najlepiej po butelce wina. Albo no nie ma tego odczucia, więc jest total smutek i bezsens życia. I właśnie o to chodzi, że jeżeli wahadło porusza się pomiędzy tymi dwoma punktami, zawsze to albo się jest w jednym punkcie, wychylimy to wahadło w punkt szczęścia i zawsze będziemy wracali z powrotem do tego smutku i niefajnych odczuć.
nie zauważając nic po drodze, nie zauważając, że jak się robi trochę lepiej, to jest tak jak z, do bólu zęba można to porównać, albo boli, albo nie boli. W momencie, kiedy boli trochę mniej, jest mniej dokuczliwe, można więcej rzeczy zrobić, można skoncentrować się na czymś innym, można próbować sobie poradzić z wieloma rzeczami. Tak samo dotyczy to bólu emocjonalnego, że w momencie, kiedy wpadasz w taką czarną dziurę, to wtedy nie zrobisz zbyt wiele samemu, bo no, nie dasz rady. No niestety nasz mózg jest tak skonstruowany, że dopiero trzeba się trochę wydobyć z tej dziury, żeby móc cokolwiek zacząć robić. Natomiast jeżeli trochę właśnie zaczyna się polepszać, ta część zaczyna się przejaśniać, gdzieś pojawia się światło, no to jesteś w stanie zmieniać i wtedy zacząć pracować nad tym, żeby było lepiej albo żeby jak najmniej wpadać w te dziury. Ludziom się wydaje, że ja zacznę pracować, jak będzie źle. No nie właśnie, jak już będzie źle, to nic nie zrobisz. I teraz, jeżeli funkcjonujesz tylko pomiędzy tym, tą, że tak powiem, chujowością i zajebistością, no to kiedy jesteś w tych dolnych zakresach, to nic nie zrobisz, no bo nie jesteś w stanie. Jak jesteś w tych wysokich zakresach, to nic nie zrobisz, bo nie widzisz potrzeby. Natomiast praca i zauważanie tej drogi i radość z tej drogi jest tutaj w środku. Kiedy robisz te kroki, kiedy czasem się zmęczysz. Dzisiaj byłem na siłowni rano i po prostu w połowie treningu miałem tak dość, że mówię, no bez sensu ten trening dzisiaj. Moje ciało w ogóle nie współpracuje, nie chce gadać, siły nie mam. No tylko co mi to da, że odpuszczę? Może nie zrobiłem najlepszego treningu w życiu, ale go dokończyłem i zrobiłem wszystko, co miałem w rozpisce. Mój charakter się trochę wzmocnił przez to, przez takie właśnie działanie, a i moje ciało globalnie dostaje to, czego potrzebuje. Bo gdybym odpuścił, to co by? Znowu bym wsiadł za kierownicę, przejechał x kilometrów, gdzieś tam się poruszał. Natomiast miałbym gdzieś z tyłu głowy poczucie, że bez sensu odpuściłem rzecz, której wcale nie musiałem odpuszczać, bo i miałem czas na to, i możliwości, i nic mnie nie bolało specjalnie, żebym musiał odpuścić, po prostu odczuwałem dzisiaj trochę mniej sił. Wobec czego ta droga, te elementy składowe, w nich trzeba znajdować radość, w nich trzeba znajdować punkty, w których możemy budować siebie i czerpać z tego korzyść. Bo jeżeli będziemy tak właśnie się bujać, albo jest, albo nie jest, to świat nie jest czarno-biały. I tak jeszcze na koniec, bo ostatnio nawet miałem zrobić posta na Facebooku, polecić ten film, serial na Netflixie 1899. Bardzo fajny, świetnie przemyślany, przemycone dużo treści a la matrixowych i pokazuje świetnie mechanizm, w jakiej iluzji potrafi żyć nasza głowa, że tak naprawdę my nie potrzebujemy rzeczywistości, tylko my potrzebujemy odpowiednich bodźców skierowanych do mózgu. Aczkolwiek samo przeprowadzenie tego wszystkiego no jest genialne i końcówka też jest genialna, wobec czego jak ktoś lubi, oglądał Dark, ktoś lubi klimaty takie, gdzie nie do końca wiadomo, o co chodzi, a jeszcze nakręcone naprawdę na wysokim poziomie, to polecam i cisnę dalej.
do pracy, może uda mi się dzisiaj szybko wszystko ogarnąć i trochę poczytać. Cześć.